Kolorowe, przestronne, z przebogatym księgozbiorem. Takie są biblioteki marzeń młodych czytelników, którzy wzięli udział w 10. konkursie plastycznym zorganizowanym przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką Filię w Kutnie i Szkołę Podstawową nr 9. Na konkurs wpłynęło 164 prace z 11 szkół z powiatu kutnowskiego. Były to prace uczniów z klas od 1 do 6 szkoły podstawowej. Ocenialiśmy je w dwóch kategoriach wiekowych, czyli osobno klasy 1-3 i osobno 4-6. W jury zasiedli nauczyciele i bibliotekarze z kutnowskich szkół. Nagrodziliśmy w sumie 22 osoby, ponieważ ocenialiśmy prace w punktacji od 1 do 10, więc wygrały te prace, które miały najwięcej punktów i 4 są przyznane nagrody w każdej kategorii wiekowej i w każdej kategorii jest 6 wyróżnień, także jest 22 laureatów. Każdy mógł poczuć dumę nie tylko dlatego, że zdobył nagrodę, ale przede wszystkim, że czyta książki, a biblioteka nie jest miejscem mu nieznanym. Mam nadzieję, że będziecie przychodzić do różnych bibliotek zawsze i wszędzie. W następnych szkołach, w dorosłym życiu, może studiując w szkole wyższej. Zapraszam. Biblioteki na Was czekają. Ja Wam dziękuję w ogóle, że jesteście w tym konkursie, bo to jest dla mnie, jako dyrektora, bardzo, bardzo przyjemna rzecz. Być i wręczać nagrody artystom czytającym. W pierwszej kategorii trzecie miejsce ex aequo zajęli Oskar Kucharski i Patrycja Cieślik, drugie miejsce Oliwier Gajewski, a pierwsze Kacper Grabowski. Wśród starszych czytelników nagrodzono ex aequo na trzecim miejscu Martynę Walczak i Kaję Jabłońską, drugie miejsce należało do Jakuba Adamczyka, a pierwsze do Weroniki Dałek. Biblioteka moich marzeń powinna zachęcać do czytania dzieci, młodzież, bo teraz coraz rzadziej młodzież sięga po książkę. Jak Twoim zdaniem powinna wyglądać biblioteka marzeń? Co w niej powinno być? Żeby była duża, żeby miała regały z książkami, miała ładne książki i ładne okładki. A powiedz mi, jakie książki lubisz czytać najbardziej? O piłkarzach albo o samochodach. A masz jakąś taką ulubioną, jakiś tytuł? Tak. A jaka to? Wszystko o Cristiano Ronaldo. Konkurs organizowany jest w Kutnie od 10 lat. Ponieważ pierwszy konkurs miał tytuł Biblioteka mojego wieku, i my tak sobie pomyśleliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 9, która z nami organizuje ten konkurs, że skoro 10 lat temu pytaliśmy, jakie są biblioteki mojego wieku, mamy nadzieję, że one są na takie, jak potrzebują to użytkownicy, to warto byłoby zapytać, jakie chcą użytkownicy, żeby były, czyli takie ich wymarzone biblioteki, jak powinny wyglądać, gdzie by się dobrze czuły, jak chciałyby dzieci je widzieć. W sferze domysłów pozostaje, pod jakim hasłem odbywać będzie się przyszłoroczny konkurs w ramach Tygodnia Bibliotek, a wszystkie prace można oglądać w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie.